Co łączy ludzi racjonalnych z tymi bardziej emocjonalnymi? Potrzeba sensu w robieniu tego, na co się decydują. Mindset Szefa to podcast dla szefów, którzy chcą budować firmy z sensem, spokojem, efektem i satysfakcją. Zapraszam Cię serdecznie, nazywam się Monika Ryszko, jestem psychologiem w biznesie, przedsiębiorcą z ponad 12-letnim stażem, autorką programów rozwojowych dla biznesu i książki o tym samym tytule Mindset Szefa. Biznes to nie tylko gra intelektualna. Właściciel bez emocji jest jak szarlotka bez jabłek. Włącz ciekawość i zaczynamy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, a może w sumie dobry wieczór. Właściwie to ciekawi mnie, kiedy słuchasz tych podcastów, także jeśli masz ochotę, podziel się w komentarzu rano, wieczorem, w samochodzie, przy prasowaniu, jakkolwiek. Bardzo mnie to tak inspiruje też do tego, żeby kolejne tematy gdzieś tu szukać, poruszać, ujawniać tajemnice szefów, chociaż oczywiście wiadomo, że żadnych tajemnic moich klientów nie ujawniam. Ale tematy, które się pojawiają, często są naprawdę powszechne i często się powtarzają w wielu, wielu firmach, w wielu, wielu organizacjach. No i temat, który dzisiaj będzie, czyli jak zakomunikować podwyżki, jeśli dotyczą tylko części zespołu, a też przyszedł w trakcie pracy z klientami. A pojawiał się wielokrotnie w różnych konstelacjach w ogóle o komunikowaniu podwyżek, ale jeden z całkiem niedawnych takich calli, takich konsultacji dotyczył właśnie tego, jak zakomunikować, a jeśli dotyczą one podwyżki czy awanse, tylko części zespołu. No więc bycie szefem, no jak wiesz, to jest fantastyczna przygoda. Naprawdę to jest fantastyczna przygoda. Natomiast dla niektórych bywa, że jest to przykry obowiązek. No i faktycznie przy takim nastawieniu trudno o przyjemność. No a jak się okazuje, sami potem sobie takie kłody pod nogi rzucamy. No i uwaga, robimy to oczywiście w dobrej wierze i przy dobrych intencjach, bo te są zawsze dobre. A jeśli masz wrażenie, że czasami trudno się dopatrzeć dobrych intencji u innych, to no, raczej wynika to z niewiedzy, może nieświadomości, bo nikt świadomie nie chce ani sobie, ani innym robić źle. Tylko czasem jakoś dziwnie nie chce to wyjść. No więc pytanie, z jakim zwróciła się jedna z osób, z którą ostatnio miałam przyjemność rozmawiać, brzmiało mniej więcej tak. Jak zakomunikować news o awansach i podwyżkach dla dwóch osób, żeby pozostali nie czuli się źle? No i rozmowę z klientem zostawmy, bo ona dotyczyła też paru innych rzeczy i to, co powiedziałam, żadnych tajemnic nie uskuteczniam na światło dzienne. Natomiast zróbmy sobie taką małą inscenizację na zasadzie wyobrażenia sobie, że powiedzmy masz 5 osób w zespole i tylko 2 awansują i dostają podwyżki. No i teraz chwilę się zastanów, jakie masz wokół tego myśli, takiej sytuacji. Czy byłoby to dla Ciebie wyzwanie, czy raczej prosty temat do załatwienia od ręki, bo idziesz, mówisz, 2 osoby tutaj, 3 osoby tam, te mają awans, te mają podwyżki, proszę bardzo, do widzenia. Czy jednak jakieś inne pytania, wątpliwości, co Ci taka sytuacja robi, jakbyś podszedł do tego tematu, chwilę się zastanów, a ja przyjrzę się bliżej samemu pytaniu. Rozbierzmy je na czynniki pierwsze. Są podwyżki i awans dla 2 osób. Taki jest kontekst. 3 osoby zostają bez zmian. 2 już to pewnie wiedzą. Zatem trzeba powiadomić 3 pozostałe. No i co? No i aż chce mi się powiedzieć, że w sumie to nic. Powiemy i tyle. No tylko, że jednak myślę, że sam dla siebie czujesz, że jakieś tam się wątpliwości rodzą. To tylko pytanie, skąd te wątpliwości? Pomyślmy. Jakie wątpliwości mogą przyjść? No tak, mogą się obrazić, mogą poczuć się niedocenieni, oczywiście te 3 pozostałe osoby niedocenione, mogą mieć jakieś pretensje, tak, i pewnie coś tam jeszcze byśmy wymyślili. Tylko pytanie moje jest w tym momencie, z jakiego powodu mieliby czuć się źle? Z jakiego powodu mieliby się czuć obrażeni? Z jakiego powodu mieliby poczuć niedocenienie?
No i to są właśnie te kłody, które rzucamy sobie niechcąco sami pod nogi. W pierwszej myśli od razu jest obawa, jak zareagują inni. Tak zdarza się najczęściej. Jeżeli ty miałeś inną reakcję, no to super. No a przecież i te awanse, i te podwyżki nie są przypadkowe albo w drodze losowania. Chociaż gdyby były w drodze losowania, to można by było zrzucić na ślepy los, nie? Tak wyszło, więc wy musicie się pogodzić, bo ślepy los wybrał tamte dwie. No, a tak to trzeba wziąć odpowiedzialność za własne decyzje. Jako szef postanowiłem dać awans i podwyżkę tym konkretnym dwóm osobom. No i tu jest cała tajemnica sukcesu, właśnie tu. Po pierwsze, z czego wynika ten awans? Zasługi, rozwój, nie wiem, przyczyną jest reorganizacja działu, tak, zmiana zakresu odpowiedzialności, nie wiem, ty chcesz robić mniej, bo masz inne tematy, zajmiesz się, nie wiem, bardziej strategią, więc operację przekazujesz komuś innemu, nie wiem, i w związku z tym ten ktoś awansuje, nie wiem. Ty wiesz, jak to może być w twojej sytuacji. Cokolwiek to jednak by nie było, a to warto to ludziom właśnie powiedzieć. Dokładnie tym trzem osobom, które zostają bez zmiany, to po prostu uargumentować. Po drugie, jakie to zmiany za sobą niesie? Dla ciebie jako szefa, dla tych osób, które awansują i dla pozostałych, czyli właściwie dla całego zespołu, dla całego waszego ekosystemu. I najlepiej zaangażuj po prostu awansowane osoby. Niech same opowiedzą, jakie mają pomysły, jak zaangażują pozostałe osoby do wypracowania nowego modelu współpracy, jak sobie wyobrażają nową współpracę, co im robi ten awans. Naprawdę nie musisz brać wszystkiego na siebie. Nie ty musisz stanąć przed 5 osobami i teraz się tłumaczyć, dlaczego ty taką decyzję podjąłeś, bo od razu dajesz sygnał, że no sam z tą decyzją nie czujesz jakoś pewnie. No i w końcu awans oznacza też większą odpowiedzialność, zatem podziel się nią. No i na koniec taka refleksja, że gdyby od początku było wiadomo, że jakieś zmiany się szykują, to nie byłoby to takie trudne, aby to zakomunikować. To jest zresztą spory błąd wielu szefów, że gdzieś tam rozmawiają, a wiesz, tu będzie się wakat robił, a to może byś przejął to, a co ty na awans, a to, a tamto, i dzieje się to gdzieś tam w kuluarach. Zamiast otwarcie mówić, słuchajcie, będą zmiany, proponuję to i tamto, a jakie macie na to pomysły, kto byłby zainteresowany, może nawet zrobić jakąś wewnętrzną rekrutację. Także dając przestrzeń dla każdego na wyrażenie opinii, podzielenie się pomysłami, zwiększasz sobie luz, tak naprawdę zwiększasz sobie luz i nie bierzesz całej odpowiedzialności na siebie, pozwalasz ludziom wybierać i współdecydować. To, co jest jednym z najważniejszych czynników takich elementów, które warto ludziom dawać w pracy. No i oczywiście to tylko przykład podejścia do tej sytuacji i tak jak wspomniałam, nie jest obrazem mojej rozmowy z osobą, z którą współpracowałam, ale na pewno te dwa punkty warto gdzieś przemyśleć. No właśnie, przede wszystkim skąd ta zmiana wynika, jaki to będzie miało wpływ, i po co ta zmiana jest, czyli jaki element, co będzie po tej zmianie. I jeżeli już ta wizja jest, to ją przedstawić i dać do konsultacji, do wyrażenia swojej opinii i znalezienia swojego miejsca w niej, albo stworzyć ją wspólnie. Bo przyczyna zmiany może być znana, a niekoniecznie znana może być oczekiwany rezultat tej zmiany, więc warto pomyśleć, czy może to jest właśnie temat na to, żeby wspólnie z zespołem się zastanowić, jaki to będzie miało efekt i do czego dążymy. Rzecz w tym, że ludzie po prostu lubią wiedzieć, w co się angażują, z czego wynikają wszelkie zmiany i do czego mają doprowadzić. To jest relatywnie proste. Zatem ponownie, po prostu bądź blisko tego, co ważne dla ciebie i zaproś do tego ludzi. Jeśli w analizie celów, liczb i faktów to się obroni, to po prostu w to wejdą i zobaczysz, że większość jednak wyimaginowanych obaw tylko niepotrzebnie cię blokowała. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.